Niemcy, policjanci przesyłali swastyki, zdjęcia Hitlera. Niemcy, mieli wymieniać się na czatach zdjęciami Hitlera. Sprawa dotyczy 49 funkcjonariuszy. 49 aktywnych funkcjonariuszy jest podejrzanych o prawicowo-ekstremistyczne wypowiedzi na grupach czatowych. Znak zapytania: policjanci z Hesji mieli wymieniać się na czatach zdjęciami Hitlera, przesyłać swastyki. Kilka dni temu minister rozwiązał specjalną grupę zadaniową SEK, Komendy Głównej Policji we Frankfurcie z powodu podejrzeń o udział funkcjonariuszy w ekstremistycznych czatach. Wcześniej wiadomo było, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie 18 aktywnych i dwóch byłych członków Sekundy. Podobno wymieniali się m.in. swastykami i zdjęciami Hitlera. Wobec pozostałych funkcjonariuszy toczą się postępowania dyscyplinarne i pracownicze. Akcje wymierzone w funkcjonariuszy Beuth powiedział podczas posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych, że zbadano do tej pory prawie 18 tysięcy czatów. Teraz badany będzie materiał przejęty podczas przeszukań dokonanych w zeszłym tygodniu. Tydzień temu przeprowadzono akcje policyjne wymierzone w 18 funkcjonariuszy frankfurckiej Sekundy. Podejrzani otrzymali zakaz prowadzenia działalności służbowej.